Witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Sim 22. W dzisiejszym odcinku mam jeden bardzo poważny problem, bo niestety, ale nie wiem co mam zrobić z krowami, ponieważ nie produkują mi mleka, dałem im dwa rundy belek, pod 4 chyba, i nic mi nie produkują. Nie wiem co ja mam teraz z tym zrobić, co ja mam z tym mlekiem zrobić, jak produkować to mleko. No nie wiem co teraz zrobić generalnie, więc no proszę sugestie w komentarzach, jak produkować mleko teraz w tym farmingu, bo nie wiem. No ja na swój wejdę na drugie konto i tam nakarmię tylko krowy raz i zobaczycie, że tam na bank będą mi dawać to mleka. Tutaj nie wiem jak zrobić, żeby mi dawali mleko, znaczy nie nakarmię tych krów, bo się nie opłaca. A w dzisiejszym odcinku spróbujemy, widzowie, sprzedać palety wełny, bo mamy jej tak sporo, że no wiecie, no mamy tyle stosów, potrzebuje ten oto kombajn, taki ciągniczek. I najpierw zejdziemy pod sklep, sprzedamy trochę tutaj wełny. No i może w kolejnych odcinkach będziemy coś robić z krowami, czyli będziemy próbować ich karmić, ale wiecie, no tyle ich karmiłem i straciłem te berki bezsensowne. I nie wiedziałem co ta sama rzecz, ja mam dać im jeszcze właśnie ten siano, słomę. No to mi pokazywało, że mam dawać, więc no nie wiem. Więc proszę o sugestie w komentarzach, bo naprawdę nie wiem co mam zrobić z tymi belkami. Jak mam produkować teraz. Mamy lekki problem hajsem. Nie uzupełniłem przed dwa odcinki, przepraszam, ale wiecie, no gdy mam to dzień przed zapasowymi odcinkami, więc niestety nie daję czasu, kiedy to dodać do konta. Ale myślę, że w najbliższych rzeczy na pewno to dodam, żebyście się nie martwili po prostu. Więc no, z dwa odcinki tam zbierałem, więc będzie ponad 60 tysięcy od was. O kurde, walę sobie mikrofony ledwo. Więc no myślę, że tam będzie około ze 60 tysięcy może nawet i też. Zobaczymy ile będzie. Więc no. A my lecimy dokładnie tutaj. I widzę, na pewno sobie podjedę i kupię sobie teraz tak. Czyli wypożyczę na kilka odcinków. Znaczy na jeden, na ten odcinek wypożyczę specjalną. Jak to nazwać teraz? Różne? To było w różnych czy gdzie? Mogę to w tym, ale to ja sobie to kupić do zwierząt. Nie, gdzie to było? Zwierzęt? To było? Nie, gdzie to było? Transport belek. Gdzie to jest? No, tu było. Wezmę ci najtańszą, bo mniej za mniej wydamy. Nie wiem ile wydałem pieniędzy, ale... A, pieniędzy około euro, więc git. Więc wypożyczymy sobie tam oto specjalną maszynkę. No i git. Więc no. Więc słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że kupiłem te krowy i będę coś musiał z tymi krowami zrobić. I po tych krowach mam następny cel, jest już kupić sobie jakąś ty... Może, wiecie, no może kupić sobie jakąś... wiecie, kupić sobie... Jak to się nazywa? Łańcuchy produkcji, nie? Problem jest taki, że mogę to kupić na swojej farmie albo poszukać gdzieś na mieście, bo są też losowe budynki na mapie, że które są rzeczy, możecie sobie kupić albo po taniości, albo tyle samo, to nie będą się wydawać pieniędzy, jedzie na moje pola. Więc nie wiem jak to zrobimy, ale to będzie następny mój cel w sumie. W najbliższych odcinkach będziemy zajmować się sobie moimi zwierzątkami, to wkrótce, więc no. Czekam też na nowego farminga na telefon, bo na pewno musi być telefon farmingowy też, z tą edycją farminga, którą teraz mam. I może nagram też na mój Christian Mobile kanał, zobaczymy. Więc no. Więc wypożyczymy sobie tam oto specjalną, oto taką właśnie taką fajną rzecz. To jest wiadomo, do belek, ale wiadomo, nie ma nic co, że transportu takich, wiecie, takich palet, bo nie dodaje się tego twórcy, po co dodawać? Jak macie transport belek? Więc no, podjedziemy sobie specjalne takie zagrane miejsce. Potem odcinku muszę zobaczyć na YouTube, jak karmi się krowy. Pojawia się, no karmię tymi bibelkami i nic mi nie dali, nie? Czy ja mam dać im kiszonkę, czy co? Zaraz pójdę spać, teraz pójdę na drzewie spać. Widzowie. Ile ja mam tam tych krów? Będę miał tam dużo tej trawy. Było to udokumentowane troszeczkę. Teraz idziemy spać. I zobaczycie, że tam się nic nie pojawi. Więc no. Taka zasada. Zaraz zobaczymy, co tam się w ogóle pojawi. Mam też taką lipną hajsem, ale no cóż. Może jakieś widzę, poszukamy miliona na tych zabawek. I zrobimy sobie że jakieś zakupki, no bo padałoby w końcu. No i zobaczcie. Wchodzimy w options i mleka dalej nie ma. No nie ma po prostu mleka. Co mam teraz zrobić? No nie wiem.
No kurczę, no tak, taka jest moto, nasze musimy poczekać pewnie, może za model krowę kupię, no bez jaj. A, zaczynamy naszą zabawę. Oczywiście jest tyle, ile napiszemy, przez tą ciężko potem to sprzedamy, żeby nie było. Powiedzcie, nie będę tego tak ciągle sprzedawał. Tylko to nigdzie ja nie, do końca nie znam, więc nigdzie mam najlepiej jechać. No ale no cóż. No czekajcie, zawsze to dobrze podjechać. No, tyle i nabierzemy je, to tyle weźmiemy i zobaczycie. Teraz mógłbym wziąć ten. To krzesło miałem się przyjrzeć bliżej pod tutaj, bo ja tak z daleka dosyć nie widzę. Z daleka takich, wiecie, takich rzeczy pojawiacie. Ten w sumie założę, że może lepiej okulary. Nie wiem, czy o co chodzi. Znaczy coś tam widzę, ale wiecie. Ja tak patrzę dłużej w jeden obiekt, a tak potem ciężko widać po prostu, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra. Zaczynamy. Mamy kolejną paletę. O, przesuniemy to, trochę przesuniemy to widzę. Jezus, to tak się buguje. Jeżeli jeden głupi błąd, to się wypierdzieli, nie? Więc muszę to ostrożnie jechać. Tutaj tak długo patrzę się ten jeden obiekt zasrany. Ale ciężko, ja muszę na chwilę zdjąć okulary, serio. Jak gdybym patrzył w drugi jeden obiekt, to tutaj tak ciężko widzę totalnie. Bo na mnie to widzę, wszystko widzę, ale jak patrzę w jeden długi obiekt, to już miało mi się oczy. Ja nie wiem, co mam robić. No. Idziemy dalej. Że to tak zbugowane kuźwa mać. Nie z tego parnik za takie bugi, nie? To pieprzone gówno się nie chce tam. No zobaczcie, no. No zobaczymy. Nie między tej belek, bo zobaczcie, to zaraz się widzę wyzwali i po problemie będzie, nie? Znaczy, nie elegancko się zajmuje, no i elegancko. Wiecie, no. Jest taki model, że możecie sobie załadować, ale wiecie, to jest na PC i do dupy. A na PC nie dodadzą. Po co będę na PlayStation dodawać? Nie, po co? W ogóle nie wiem, więc tego gram tego panika, gram z tym oknem pomocy. Nie wiem czemu, ale wiecie, no. Mi się to w sumie przyda, bo. O kurde, że tam mi. O ja to zaraz spadnie, na 100% to zaraz spadnie. Na 100% zaraz to spadnie. Błagam. Nie, nie, nie! Nie! Gościu, załaduj to pieprzone gówno! To i tak buguje się to paleta gówniana, że to jest po prostu pierdzielone gówno, nie? Dobra. Tyle, dzień minęło, widzę od tego odcinka, ja tylko ta mało palet udostępniłem, ale no cóż. Wiecie co, zrobię najlepiej, najbezpieczniej miejsce będzie to zawieźć, wiecie, tam gdzie nie będzie najmniej tego, nie? Wiecie, tak samo z jajkami, jajkami też będę się trochę coś tam porobić, bo... Bo no jajkami też ich za dużo nie mam, ale wewnątrz to mam sporo. No tak samo, nakarmiłem owce tymi wełnami zapierdzielonymi. Tylko słomą, sianem. I od razu mi produkują to wełnę, nic nie musiałem robić. A tutaj z tymi, wiecie no, z tymi, jak to się nazywa, widzowie, no. Jezus,
woda, no akurat miałem wodę, słomę i dupa, nie? Ja pierdziłem, że ej, a może sobie tamta dodam im troszeczkę też. Nie głupi pomysł. Ja tak zrobię zaraz zrobię. Z owcami czy tam z krowami. Bo tutaj może w przyszłości będzie stała jakaś miejscówka. Mało tu mięsa jest dosyć, więc nie wiem, jak to wykombinuję. Ale gdzieś tutaj mniej więcej. Po stronie gdzieś tutaj może będzie stała ten silos na kiszonkę, ale wiecie co, to mało miejsca, zobaczcie. Musimy dać malutką. Ale pewnie by tak, żeby lubić cielaki, nie wiecie. Jak są cielaki, to są tylko te duże krowy, nie? I to jest stale główność ze mnie. Nie odpracowana gra fest. Ale no cóż. Jeszcze tutaj tylko ostatni dzień nagrywkowy. Nagrywki. Po 8 lipca będę miał trochę spokój na nagrywek, nie? O, to na bagni zaraz spadnie. Tylko skręcę w prawo i po koniec, koniec, koniec. Nawet git. By się więcej zmieściło, ale wiecie, że ja tutaj coś tutaj spierdzielę i wiecie, ja tutaj... Ja bym to musiałbym zrobić równo, ale wiecie, no. Wiecie, rękami bym wziął i posprawił. Ale nie ma takich modów, nie? Aby ten mod tak się by się przydał. No, ostatnia belka i koniec, posyro. Tutaj za dużo jest. W końcu mi spadną te zaraz, te duperele. Kurde mać! No ściągnij ze mnie to! No zobaczcie, jakie to jest takie zbugowane! No zobaczcie, no! No wejdź ze mnie to gówno! No i spadło oczywiście, no! Dobra! Ja pierdzielę! No mówiłem wam, że ten parnik tak jest zbugowany pod względem tych gównianych rzeczy, że się po prostu nie da, no! No, tam to niech leży i zawiera, naprawdę już mam święty dosyć z tym farmingiem po prostu, nie? Tak jest, tak jest zbugowana po prostu, nie możesz normalnie ci zlecieć, tylko tak wiecie. Ja mam to samo to zaczepić, mam kurwa mać! No zaczep się, kurwa mać! No zaczep się, no ile tam! Ja nic nie widzę z daleka, ja muszę sobie podejść z bliska, bo ja do których pan nic nie widzę tam z daleka. O, jeszcze mini melty. No wejdź tam, kurwo, no co tu się baguje, widzowie, no? Ja pierdolę, co za gówniany motor. Traktor zjebany. Ja pierdolę, co to za pieprzona gra zjebana jest, to się nie chce załadować. Jezus, no ty kurwa jebana, nie! No się to nie, konie, to nie, zostawiam to. Nie, 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 zaczep to. Koniec. Ja pierdzielę, no zobaczcie co ten motor, traktor zjebany. Ej, ja nie wyjadę teraz stąd, no wy se kurwa jaja z nie robicie, no. I zobaczcie, ten warmik jest zjebany, no. Ja pierdolę, no. Ja muszę to jakoś wziąć stąd. No zobaczcie, co za gówno pieprzone. Tyle pracy to włożyłem i teraz musiałem tam wejść. Nie jest do tego warmika, co te bugi, nie? Na szczęście easy poszło. Dobra, tyle wezmę, tylko niestety niepełne po prostu. Ja nie wiem perfekcyjnie tego wkładać. Pierdzielaj tam. Ja się nie dekanie tylko wieczek. Oj git. To jakoś tam popnę teraz, to jak to popnąć? Tak żeby było git. Jedź, jedź. No i git. No i zero biście. Dobra, ale ja mam jeden pomysł, co mogę z tymi krowami zrobić. Wezmę minimalną część tej wełny, znaczy tego, wezmę tamtą przyczepkę. Spróbuję nakarmić tylko krowy. Tym gównem.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. A to i tak jest trochę tego słomy, no to gij. No my to coś zadziała. Nakarmimy im trochę tego. Okej, to mi się mogło odczepić w ogóle, ale i jaja. Jak to tam się zadziałało? Ej, jest problem z RP, ja nie mogę tego tu wysypać. Czemu? No co za gówno pieprzone. No jak tu nie mogę tu wysypać? No co oni tylko nie jedzą, widzowie? Tego... Co oni jedzą, te krowy zrąbane? One tylko siano. No przecież mam siano, widzowie, no kurwa! Co jest? Oni jedzą tego siana, czy co jest, no? Że to jest siano, no ja pierdolę, no. Jezus, ten farming już tak zjebał. Jezus, no nie mogę z tego farminga, no. No nie mogę tu wsypać, może to tam jeszcze tam jest innego, inna trawa może tam jest, widzowie, no. No zobacz, no żadnego mleka, 0 litrów wyprodukowało się, no nie mogę teraz tego tu wysypać. Za ten farming mi tak zbugowany jest. A tutaj na przykład, nie, tu nie mogę w sumie. Jaka, idziemy mi spać. No, na chwilę później mi spać, może tam dlatego. No nie wiem, co jest z tym farmingiem. Ja już nie mogę krówka, więc zaraz na drugiego save'a pójdę, nakarmię zrąbaną trawą i zobaczymy, co się wydarzy, kurde. Już nakarmiłem trawą i normalnie mi się produkowała. Tutaj nie wiem, co jest. No bo to na odcinku zobaczę, serio, bo nie mam tyle czasu, żeby to porobić to. I teraz sprawdźmy. Nadal nie będę mógł, no na pewno nie będę mógł, bo już bym dawno mógł zrobić to, nie? Przecież tu jest siano, widzowie, czemu nie mogę tu wysypać nagle? Powiedzcie mi. Podjeżdżam. Ora, farming jest zbugowany oficjalnie, naprawdę, ja nie kupuję tej gry, serio. Podjeżdżam tutaj tą słomą, czy tam sianem pierdzielonym i nie mogę tu wysypać. No przecież to są jakieś jaja, widzowie. Nie kupujcie tego farminga, serio. No przecież podjechałem siany, no patrzcie. Pojawi się na język byk, siano. Pokarm, siano, pieprzone gówno. Ja nie mogę nakarmić. No przecież no to są jakieś jaja po prostu. Ja pierdolę. No przecież farming jest tak zbugowany oficjalnie, że ja nie wytrzymam z tym farmingiem. Dobra, chodźmy to sprzedać najwyżej. Jezus Maria, daj się poradnie nie karmić te krowy, bo ja naprawdę, no ja nie wiem, jak się to karmię w tej krzywie bane krowy, żeby mi produkować zabawne mleko. Jakie to jest gówno, serio. Ja pięknie. Ja pójdę zaraz na YouTube'a zobaczę, jak to się karmi, bo ja nie potrafię. No przecież podjechałem ściany i nie mogę. To jest po prostu farming, nie? Nie polecam nawet tego farminga. A te, o jak z owcami w ogóle? A o, tak samo? To i mają trawę, ale podjechałem ściany i nakarmiłem, nie? Przecież to jest porąbane. Gdzie jest wełna? Tu jest wełna. Przędzalnia. Gdzie tu jest ta pędzalnia? Ale blisko, ty. Gdzieś tam, zaraz git. Idziemy tam. Więc sprzedajemy tą wełnę. No mało jest tej wełny sero, ale no macie, no. Kurde, nie wiem, jak tutaj napełnić miałem, to wiecie, o co chodzi. Ciekawe, ile będzie z tego tej wełny. Zobaczymy na oko. Ale no cóż. Pisanie farming jest zbugowany, nie mogę karmić krów. No i pisałem jak byk, to a w ogóle, że masz to nie było, nie wiem, czy to było siano czy nie, ale po prostu jest tak zrąbane, no ale widzieliście, no było siano jak byk napisane tam w tym strychu na siano i na słomę, nie? A tu dupa. Ja pierdzie. Po prostu farming jest dzisiaj zbugowany, taki wiecie, no. My idziemy tą drogą nadal, mam jechać. No ale. Okej, ze mną. Fajny ten farming, ale wiecie, nie polecam, serio, takie są bugi, nie? Podjedziecie za stroną słomą, czy tam sianem i nakarmicie ich, nie? Nakarmisz ich, gdy, no po prostu, wiecie, problem, nie jedzą tego, nie? Jakby, no, podjechałem i nie mogłem wysypać. To nie mógłbym wysypać, ale pewnie wysypałoby się na trawę, wiecie, o co chodzi, nie? Nenek, to była, nie wiem, jak to się tutaj, no siano. Przestrączy, to się przestrączyć to słomą. Jecha pierdziela.
No tu muszę podjechać, już widzę oficjalnie. Więc no. Ja to później to sprawdzę z tymi krowami na drugim kącie. Bo tam karmiłem serio trawą i karmiłem i teraz miałem mleko, nie? A tutaj to ja nie wiem jak on zrobić. A ja robię jakiś błąd, bo ja nie wiem, no serio, no jakby, no kurde, no. Farming jest zbugowany w te kwestie, no. Naprawcie tego Jensa, tego farminga, no. Czy to tak się będziecie wkurzać? Ja już tyle się wkurzałem, te bugi zasrane. Wiadomo, w innych są więcej bugów, ale w tej to top 2 najpopierdzielona gra. 200 zł nie jest warta, nie polecam. To jest warte za wypieczone 200 zł, nie? Za bugi ja bym za to gówno nie kupił. Za 200 zł nie kupiłbym tego, naprawdę nie kupić. Już wolałbym, wiecie, nie opłacać się. Po co mam łańcuch produkcji, nie? Najlepiej kupić Farmiga 19 i się bawić w zewę, nie? Niż tu, w tej mojej grze popierdzielonej. Ale zrobiłem dużo. No i git, zrobiłem sporo na tej wełny. Więc ja mogę oddać oficjalnie. Okej, sprzedałem. To czy ile to zrobiłem? Bo dużo nadrobię. No nie ile zrobiłem, ale sprzedałem tą wełnę. Nie zmieniam miniaturki, ale jakoś tam miniaturkę znajdę. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Farming. Do zobaczenia.